Urodziny w życiu każdego, a w szczególności dzieci, to bardzo ważne wydarzenie, pełne niespodzianek i niezapomnianych przeżyć. Dlatego też przedszkole w Karścinie świętuje urodziny każdego dziecka. Przygotowuje niespodzianki, urządza kąciki urodzinowe w salach dziecięcych, aby podkreślić wagę tego święta. Pamięta również o urodzinach przedszkola. W tym roku, 13 czerwca, przedszkole obchodziło 5. urodziny. Przedszkole funkcjonuje od września 2006 roku. Dostaliśmy pieniążki z funduszy unijnych w ramach projektu Małe Przedszkole w każdej wsi i właśnie dzięki temu mogliśmy otworzyć to przedszkole. Początkowo działaliśmy tylko 3 dni w tygodniu, a po skończeniu projektu, kiedy przedszkole przeszło pod gminę, to zwiększyliśmy wymiar czasu właśnie do 5 dni w tygodniu, 5 godzin. Z tej okazji tradycyjnie cała społeczność przedszkola, rodzice, zaproszeni goście spotkali się na urodzinowym poranku. Wszystkich zebranych dzieci, rodziców, pracowników, a w szczególności zaproszonych gości powitała dyrektor Jolanta Walicka. Zaczynaliśmy od zera, musieliśmy wszystko sobie zorganizować sami tutaj, czyli i sprzęty, i zabawki, i no praktycznie całe wyposażenie. Wchodziliśmy do pustego pomieszczenia. Natomiast dzisiaj, no jak widać, tutaj przedszkole jest pięknie wyposażone. Myślę, że niejedno miejskie przedszkole nie ma takiej ilości w przeliczeniu na dziecko. Zabawek, pomocy i innego sprzętu po prostu w takiej ilości, jak my mamy. No, myślę, że dzięki dobrej współpracy właśnie z gminą i z Zakładem Oświaty, dzięki temu, że burmistrzowi i po prostu całej naszej właśnie władzy zależy na tym, żeby to przedszkole było, to przedszkole funkcjonuje właśnie w taki, a nie inny sposób, czyli rozwija się, dochodzą jak gdyby nowe rzeczy tutaj. Czyli no możemy po prostu liczyć na to, że zorganizujemy sobie wyjazd gdzieś na jakąś wycieczkę edukacyjną, że wyjedziemy z dziećmi po prostu na dodatkowe jakieś zajęcia. Jest to ważne, bo przedszkole jest bezpłatne, to trzeba zaznaczyć, że rodzice nie płacą za przedszkole, więc gdybyśmy nie mieli pomocy z gminy, praktycznie nie można byłoby tutaj wiele zorganizować. Na uroczystości nie zabrakło burmistrza Karlina Waldemara Miśko, zastępcy burmistrza Karlina Piotra Wosia oraz dyrektor Zakłady Oświaty w Karlinie Teresy Plichty-Lesnau. Z okazji urodzin przedszkolaki przygotowały wspaniały program artystyczny. Mali artyści zachwycili swoimi występami, dostarczyli wielu miłych wrażeń artystycznych oraz osobistych wzruszeń. Następnie głos zabrał burmistrz Karlina Waldemar Miśko, przyjaciel dzieci i naszego przedszkola, który podziękował za zaproszenie, pogratulował dzieciom występów oraz złożył urodzinowe życzenia. Na finał maluchy zdmuchnęły świeczki na torcie, a wszystkie dzieci otrzymały urodzinową słodką niespodziankę.